Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki, kochani. Musiałem nagrać ten odcinek dużo wcześniej, niestety, więc przepraszam, jeżeli były tutaj propozycje wasze, lordów, bohaterów, no to będą dopiero w poniedziałek, jeżeli dobrze liczę. Natomiast muszę powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie też krótszy troszeczkę, znaczy no tam około 40 minut, tak mi się wydaje, ponieważ mocno jestem niewyspany i po prostu wiem, no to po co nagrywasz, skoro jesteś niewyspany, żeby kurde mniejszy, znaczy gorszy content był. Znaczy to jest kwestia tego, że jak teraz nie nagram, to już nie nagram, więc albo taki content, albo żaden. No to trzeba było zostawić bez żadnego. Dobra, tu nie chcę nic, co tu się dzieje, nie chcę żadnego posterunku. Uraza, grabieżcy. Splądruj do Nurgla. Ciekawostka. Prawdopodobnie ci zostali tutaj albo zniszczeni, albo się ukrywają. No, tutaj chyba nic więcej nie ma, tak mi się wydaje. Dobra, kliknijmy turę. Zobaczmy, co się wydarzy. Kurde, heroiczne zwycięstwo. Ek. Skurczysyn, no! Albo się ukrywają. Heroiczne zwycięstwo, bardzo dobrze. Nie wiem, nie wiem, jak to się wydarzyło. Pewnie tam Randek miał dużo, bo on tam siedział, kurde, też właśnie z Atrysionem, więc... Nie wiem. Ci uciekają. Może to jest dobry pomysł, żeby przystąpić do kontrataku. Bo nie wiem, czy mają jeszcze jakieś, kurcze, osady, czy coś. Bo ta osada jest tutaj tylko dlatego, żeby ten... żebyśmy mieli gdzieś się uzupełnić. 1000 paszcz. Clan Scryer. Raymond Zbawca tu jest. Nurglost. Złote zakony, Sigmarici, Karakadriny. Twardziele, właśnie. Kruga Okołup. Idziesz do nas w 15. To jest pewne zwycięstwo dla nas. Czemu? Bo myśmy go zasaskowali i się zastanawiam, o co chodzi. Dobra. Super. Durniu. Go. I to sam Skarsnik jest, kurde. Trzeba będzie go wyeliminować faktycznie. Tu jest dobra sprawa taka, że nie skorzysta z tych katapult i to jest główna, myślę, armia, no bo on ma tam to ła ze sobą, ale jak jest zasadzka, no to nie ma tego ła, więc spoko. Dobra, zniszczmy to raz na zawsze. Tutaj trzeba będzie zacząć działać dość skutecznie i szybko. No właśnie, tu, ale... Tu jest ktoś, to wiemy. Bo tu są Hammerersi. Oni są dobrzy do ataku. To może tu. To oni są dobrzy do obrony. Jeszcze co? Może... Nie będą szybcy. Może ich obrzucimy, może nie. Zobaczymy. No, trzeba będzie, kurde, to mądrze zrobić. Tu ich zjaramy. Tak myślę. Tu gdzieś tam. Gdzieś tu. Quarrelersi może gdzieś tam. Tu. Oni mogą uciekać, kurde, więc... Może w tę stronę. Tam prawdopodobnie Skarsnik jest. Tutaj chciałbym właśnie... Troszeczkę bardziej, bo ich tam będzie sporo. To są, kurcze, moment. Slayers, dokładnie, to są Slayers. Które puścimy tutaj na te, na trolle. Mamy Iron Drakesów 3, kurde. Może to wystarczy, kurcze. Zobaczymy. Thunderers, ale kwestia jest tego, żebyśmy tutaj, kurde, tych podziabali. Dobra. Dobra, ja sobie rozpocznę bitwę, ale sobie, kurde, to zapauzujemy. Ci myślę, że nie będą działać specjalnie, więc wy w tych. Quarrelers.
Ci się rzucą gdzieś, kurde, więc... Więc może tu? No bo mam czas, nie? Wiecie, jakby... To jest kwestia... w sumie może szybko tych, kurde, wyeliminujmy. Rybaczków. Tu strzelamy, tu strzelamy. Tu idziemy, dobra. Katapulta tu. To jest dobra sprawa na tych. Dobra. Ura! Odpalać machinę. O kurde! O masakra! Ci powinni zostać zmeltowani, miejmy nadzieję. Nie, tu. Ty masz co? Podstawowa siła broni, come on. Wiesz co, może wyjść. I atakuj tam. To jest pewne zwycięstwo, ale... Ci się, kurde, tutaj przesunęli. Tutaj będziemy potrzebowali pomocy trochę. Strzelaj tam. Strzelaj tu. Mamy co? Wigor minus 10 na sekundę, gdyby ktoś potrzebował. Ci będą zmęczeni. Zaraz będziemy musieli ich, kurde, wyjąć, hammerersów. Jak sytuacja wygląda tu? Tu powinno być powoli chyba, ok. Tak, strzelajcie tam. Gdzie wy jesteście? Tu. Właściwie to faktycznie, słuchajcie, spróbujmy tam podziałać, bo tam jest, kurde, problem. Ci uciekają, ci uciekają. Ci tu. Ci tam. Tu jest ok. Tu zaczyna być ok. Właśnie hammerersów wolałbym, kurde, nie stracić, bo to jest dobra jednostka. I kurde,
Ja wiem, że nasze posiłki gdzieś przyjdą tam za 14 sekund, ale... Ale to będzie kurde długo. Czemu skrasnik jest taki kurde mocny? To jest pytanie. My tu mamy lorda. Tego, wiecie co? Moment. Bo ty będziesz kurde daleko, będzie musiał tutaj podejść. A tak w zwarciu. Dawaj. Sporo kurde strat tu mam. Ja wiem, że to jest kurczę taka, wiecie. Bitwa. Miało być pewne zwycięstwo, ale kurde, to była faktycznie dobra armia. Czy jest nadal, nie? A my tu mamy podstawowego lorda w sumie ze skarstnikiem walczącego, nie? Ci uciekają tam, trudno. Bo tutaj powinniśmy sobie chyba poradzić, nie wiem właśnie. Ci wrócą, tam pomóżmy. Dobra, wygraliśmy to. Dobra. Bo się kurde jaramy sami siebie. A pancerz nie, kurde. A, bo ty jesteś tamten. Dobra, fajnie, że tu jest pokazane, że nie można żadnego czaru rzucić, nie? W sensie żadnej tej runy. Nie, tu. Elegancko. Wiem, że pozwala mi uciec. O. Nie. Dobra, ale dostają w plegary. Debeściaki orków, zmiażdżoni. Z krasnika jakbyśmy kurde tutaj dziabnęli, to może jakiś bonus byłby dla naszych kurcze dwóch lordów tutaj. Dobra, git. No pewne zwycięstwo, ale kurczę, wiecie. Ta pierwsza armia dostała dość chyba mocno. O. Chociaż nie, okej. Okay. No bo tutaj była duża skuteczność tego, że oni byli w zasadzce, więc szybciej zaczęli uciekać. Znaczy ogólnie jakby też orkowie mają niską dyscyplinę. Dobra, no trzeba będzie się kurczę pouzupełniać tutaj, ale wydaje mi się, że na razie będziemy przejść naprzód. Kurde. No, zaczynają chyba uciekać. Powoli. No, sam Grimkor tu jest, skurczybyk. Będą nas atakować? Nie. No, come on. No tu będzie... Aha. Horda dekadencji.
No, grając kurde Imperium, to z każdej strony ma się wrogów. Ja tutaj całe szczęście miałem Imryka po prawej. No, mniej więcej. Znaczy, no miałem tych, nie? Ostatnich obrońców przede wszystkim. Zależało mi na tym, żeby mieć z nimi, kurczę, dobre układy. O! Spowolniona kamera. To znaczy, że coś będzie. Roar! Zasadzki, kurde, idą dzisiaj jak złoto. Elegancko, kurde, dobra, pijemy. Wreszcie coś się, kurde, odmienia. Znaczy, los się odmienia, nie? Okej, okay, przyjdę stamtąd. Oni chyba nie mają ucieczki tutaj żadnej. No, oni będą od razu atakować i walczyć. Dobra, z kim mamy do czynienia? Tam jest sam... Aha, bo to jest ten Losterik, dobra. Losterix. No to trzeba będzie uważać. Mamy działa. Byśmy chcieli Manticores na przykład ściągnąć. No nie? Czy oni mogą, kurde, na tych koniach, kurde, objechać nas, więc... Z tym trzeba będzie uważać. Dobra. Mamy jednych górników z ładunkami wybuchowymi. Oni mają co prawda tylko jeden ładunek. Więc wydaje mi się, że gdzieś tu będą. Chociaż może gdzieś tu. Żeby się wesprzeć w razie czego. Chociaż... dobra, mamy długobrodych z różnymi rzeczami. Dobra, wrzucimy ich jakoś tam. Tu mam nadzieję, że sobie poradzimy. Tam jest ten gościu, więc od razu się na niego też rzucimy tutaj. Natomiast sytuacja będzie taka, że musimy na tę konnicę dziabnąć się i tutaj próbować na tą Manticore, kurde. Chyba tak, nie? Dobra. Tu. Dobra. Wystrzelacie do Manticory. Wyjdziecie na te konie, wy na te. Dobra. Gdzieś tam. Gdzieś tu. Dobra, ładunki lecą. Nowego. Dziabajmy tych. Oni tu wyszli z tej strony. Dobra. Manticora. Właściwie nawet nie wiem, gdzie jest kurde Manticora w tym momencie. Tu jest. Wróćmy się i działajmy. Dobra, tu jest okej. Co prawda ci są z tej strony, więc wolałbym chyba już ich... Nie. Tu. Tędy. Manticora powinna zginąć. Ci zresztą mają... Z
całkiem niezłą broń. Dawaj w tych. Jak sytuacja tu wygląda? To jest okej. Chodźmy tędy. O! Właściwie to... Wziąćcie w tych. Dobra, dobijcie Manticore. My tam po swoich niestety, kurde, ziejemy. Co jest niedobrym pomysłem. Ogólnie. Rzecz biorąc. Dobra, wy obchodzicie. Git. Tutaj minersi są tylko, kurde, górnicy. Dobra, ci zabici. Ktoś do nas strzela. Ci. Tu jest... Gdzieś strzelaj tam, z altem to robię. Widać kółeczko takie małe? Znaczy teraz coraz większe. Że gdzieś w tym polu spadnie pocisk, nie? Więc chciałbym, żeby spadł gdzieś tam. Manticora. Idą nasze bohatyry, ale... Ale dobra, pomóżcie tam. Dobrze, tu jest ok. Będzie też ok. No, troszeczkę, kurde. Tutaj może być problem. Dobra, idźmy tu. Bo nie chcę, kurczę, po naszych miąchać, bo tutaj akurat bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie nie odpoczywać, ponieważ musimy odbić nasze ziemię. Dawaj go, skurczy byka. No to jest zasadzka. Wróg bez jednych lądowych, czyli ta Manticora. Kurde. Z armaty do Manticory. Dawaj. Spoko. Znaczy spoko, że zniknęła, tak wiecie. Jakby... Na spokojnie. Coraz mniej jej było widać, aniżeli tak zniknęła, nie? Tylko... No, tutaj ustawiłem się, że... Ale tu się nic nie dzieje. No dobra, ale mieliśmy wsparcie tamtych jednostek, więc spoko. No raczej oni są szybsi, a my jesteśmy, kurde... Męczenie mamy, no. Dobra. No, pewne zwycięstwo, git. No ale tutaj, kurde, ładnie. My mieliśmy jeszcze te lwy, kurde, białe. No, trzeba było walczyć, kurczę, z tymi. Z mocno opancerzonymi. To jest prosta jednostka, która ma u elfów tego. Przebicie pancerza. Białe lwy. Git. Weźmy sobie to. Ty wpadłeś w zasadzkę. A ty, kurde, widzisz, że nie udało się twojemu ziomkowi i rezygnujesz. Super, że zerwaliście umowę, debile. Leif Gulbrandsen. Dobra, zasadzka odkryta. No teraz to super. Odporność na magię, git. Młot na przemykaczy. Mamy tak, skarsnika. Szansa na powiedzenie zasadzki 20 i uniknięcie zasadzki dla Hengobora. Przychody z kopalni. Pomszczoną urazę. Pokonaj Losterikan, git. Mamy deklamację pradawny hura z tempo uzupełniania strat plus 3 i lokalne możliwości werbunkowe, git.
Potrzebujemy tego. No, okopanie się artylerii to jest odporność artylerii na ostrzał, ale... No to są gwardziści, kurde, czyli ci z młotami. Pancerz. To by było też dobre pancerz, tylko to jest 5 tur. Czas trwania werbunku. Normalnie są chyba dwie, tak to by było po jednej. To też jest dobre, ale... To jest dla zabójców, a tak zwarcie, obrona zwarcie, to by było dobre, a to już w ogóle. Doświadczenie jednostki plus jeden, chyba wszystkie, nie? 7 tur, ale wydaje mi się, że musimy iść za ciosem. Dobra. Tutaj chyba nas już nikt nie potrzebuje. No, byłem nie zwerbować, tylko splądrować ten region, ale... Dobra. Zanim się tutaj poruszymy, to chcę zobaczyć, czy tutaj w ogóle jakieś szanse mamy. Pan Głębin. Z Kejwianami, podziemne bitwy owlężnicze i wiążące. Nie no, tutaj. Potrzebujemy. Ty mój miły, masz to. Zakon strażników to jest. A tak zwarciu podczas walki z wampirami, królami grobowców. Aha, ty jesteś takim antywampirem i królem grobowców. No dobra. To mamy. Ogień kuźni, to jest pancerz minus 15. Wierna umiejętność na 35 metrów, więc to jest dobra sprawa. I tyle. No i tyle. Ale nikt tu nie zginął. No troszeczkę mamy zabójców rannych. Troszeczkę tu. Bo tu będzie jakaś taka wielka bitwa, nie? Chociaż ty jak jesteś w tym trybie... To nie wiem. Oni wpadli tam na moment. Ale tylko tak, wiecie, na końcówkę wpadli. Runa gniewu mamy, naostrzona broń. Co ty w ogóle robisz teraz? Pancerz dajesz. Nie, zaostrzoną broń dajesz. Dobra. Czyszczenie spaczenia, ale to. Dobra, to spowolnienie. Dziabnijmy i pytanie moje brzmi tak. O, jakbyśmy tutaj dziabnęli. Chyba, żeby Torek coś tutaj przyszedł, zaczął działać. Ale wydaje mi się, że Torek tutaj nie będzie brał udziału w tym, a chciałbym, żeby brał udział. Dobra, teraz wygląda. Ty, czemu mamy taką kurde tą? Małą szansę. Zobaczcie. Jest pewne zwycięstwo. Jest jedna wielka bitwa. Tylko właśnie pytanie, czy taką tymi jednostkami będę chcę zaatakować. Ponieważ tu są cztery w ogóle będą. To może być problem, powiem szczerze. Więc może... Ja nie wiem, do kurde klikną, ale nie. Wiesz co? Dobra. Dziabnijmy to inaczej. Kto ma tu jednostki dobre? Ty w sumie. Dobra. Come on. Dobra, potem będzie Torek, Git i ty, mój miły. O kurde, ile bitew. Go. Okej. Tutaj nie ma żadnego punktu takiego, w którym można by ich zaskoczyć. Oni będą czekać na bank i tutaj będzie jedna wielka zadyma. Pytanie, czy chciałbym do nich podejść tam. No nie do końca, natomiast gdybyśmy mieli coś takiego, no to właśnie, to można by ich razić, że tak powiem, już stąd. No, i byłoby nie najgłupiej. No, tylko tu będzie trzeba się rozczapierzyć. Bo my przychodzimy stąd. Tu jest ta druga armia, tu jest Torek. Z dinozaurem i nie tylko. Tutaj.
Bo można by ewentualnie. Jest minuta 50, gdybyście tędy przyszli. 4 minuty, nie, no bez przesady. Znaczy, no 2 minuty. Nie, 2 minuty to dużo, kurczę, więc wolałbym mieć. Macie, kurczę, tych specjalnych. No można by się poukrywać, kurde, w tym. Nie, no bez sensu. Bo wy macie dwie artylery, tylko nie te. Dobra. Podejdźmy tu. Dobra. To tu. To jest dosyć ważna bitwa, więc tu sobie poustawiamy. Odpowiednio. Oni też szybko idą. Widzę. Dobra, już kurde, strzelaj w kogokolwiek tam. Gdzieś tam, kurde, strzelaj. A to będzie masakra. Nie taka wielka, kurde, bitwa. Dobra, wy w sumie jesteście za daleko, chodźcie tu. Dobra, ogólnie do przodu. Karnozał do lasu, tam się czujesz dobrze. Lecą ci. Au! Potrzebujemy tych Iron Drakesów. Są strzelające jednostki. Tu jest mniej strzelających, chodź. Zaraz będziemy musiał niestety, kurde, wstrzymać. Gdzie jest druga ekipa? Nie wiem, nie, bo jest za dużo tych jednostek, nie? Dobra. Co my celujemy w ogóle? Pełtomioty są dobre właśnie, jeżeli chodzi o... O duże jednostki. To jest co? Nie możesz się poruszać, ale nie szkodzi.
No tutaj specjalnie jednostek, kurde, nie mamy takich. Tu są. Dla tych, nie? I tu jest ewentualnie Giant. Tu są Giant ewentualnie. Więc w sumie. Dobra. Motorek tu. Swoją ekipą. My idziemy tutaj, ok. Dobra. Nie, nie, stój, stój, stój. To jest poważna sprawa, ja tutaj nie mogę żadnych błędów zrobić. Strzelajmy w tych, których... No to są Hammerersi i oni mają być tu z tyłu. Strzelaj w tego. Tak, ciebie potrzebuję, żebyś strzelał tam. To są gobliny, ale właśnie nie chcę, kurde, goblinów atakować. O. Dobra, widzę, że tu. Trzeba będzie wejść. Grubiej. Dobra. Co to za gościu jest w ogóle? Trzeba będzie, kurde, tutaj wspomóc za moment. Torek Iron Brow. Właśnie tutaj będzie zadyma. Za momencik, dawaj ho. Dobra, bo tu jest jakaś masakra. Gdzie tu mogę strzelać? Kurde, gdzieś tu strzelaj na razie. Ty podleć tu i zaraz zrzucisz bombkę. Ty tu. Wy tu. Tu jest clash. Będę, kurde, ich zjarał raz porządnie, nie? Ale było spoko. Jesteście tu, come on. To nie powinien być problem, chcę ich od tyłu wziąć. Torek idzie. Dobra, jak to wygląda sytuacja? Czy my tu pomagamy, czy co robimy? Come on. Bombę błyskową im rzućmy. Tak? Nie, to jest uzupełniona amunicja. Dobra, to nie. Torek idzie. Amunicja jest. Dobra. Idź walcz wręcz już. Muszę obserwować, kurde, co tu się dzieje. No to będzie duża bitwa. A tu. Tu jaramy, elegancko. Dobra. Podejdźmy tam faktycznie. Tu jaramy git. Tu jest nasz karnozaur, git. Idźcie tu. Tu od tyłu. To są, kurde, długobrodzi. Dobra, czy ja mam... Tutaj. A nie, dobrze, 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 przepraszam. Tak, pierdyknij to tam. Malakai jest tu. Dawaj, ho.
Dobra, ci dostają. Zjarajmy tych, ci dostali. Rozumiem, że nowe jednostki przychodzą jakieś. Wy się specjalnie nie odchodźcie stąd. Nowego. Nowego gnoja. Torek. Idź do przodu gdziekolwiek. Strzymy tym w plecy. Może nie honorowo, ale trudno. Wspomóżmy tu, bo tu się różne rzeczy dzieją. Tym, aha, no tak, miałem podlecieć tu i zrzucić bombę. Dobra, to już zróbmy to na spokojności. Ładnie. To jest poruszanie się, ale tego nie potrzebujemy. Odporność na obrażenia u kogoś. Dlatego, kurde. Gnoja, oślep. Pięknie. Że to są zabójcy, nie? Nie, to są długobrodzi. Okej. Okay. Dobra, zastrzel go po prostu z bliska. I to będzie okej. Okay. Kapitanowie, kurde, armii tamtej. Pięknie. To jest okej. Okay. Czy ktoś do nas przyszedł? Nie, wydaje mi się, że nie, bo nikogo nie straciliśmy, w sensie żadnej jednostki. Dobra, dokończcie ich. O kurde, dobra, wyłaźcie stąd. Się, kurde, ich pojawiło nagle sporo z tej strony. Elegancko zjaraliśmy ich. Git, tam ci wrócą, nie mam pojęcia, ale idą kolejni. Więc pewnie tak. Dobra, przerzućmy się troszeczkę tu. A wy sobie zostańcie, wy. Uciekać. Pojedą czarne orki. Właściwie orkowie. Dobra, dokończcie tych. Czy skończyła ci się, kurde, amunicja? Może to być prawda. Czy ja się mogę gdzieś jeszcze tutaj... O, tu. Łap worek z amunicją.
Git, dzieny! Łap jeszcze jeden worek z amunicją. Łapcie worek z amunicją! Chodźcie tu. Dobra, jak tu sytuacja wygląda, bo tam się zająłem czym innym. No kurde, ty. Chodźcie. Szybko, karnozaur. Dawaj ho. Uciekamy. Jeszcze idą, kurde, Torek, wyłaź. Piernicze, dobra, muszę niestety znowu się schować tu. Dziabajcie tamtych. Jest po prostu ich nieopisana ilość, która tutaj przychodzi. Dobra, właśnie tu z powrotem. Wiesz co, helikopterku, ty nie masz już powoli amunicji, nie chcę ryzykować tego. One mają obronę w zwarciu 13. Nie chcę ryzykować, że oni wejdą po prostu w walkę w zwarciu tam. Dobra, jeszcze mamy tu jakąś jednostkę, mamy... Nie, bez ciebie. Idźcie się ustawcie gdzieś, kurde, tu. Napierdzielaj tam. To są ci z tyłu, okej? Okay. Dobra, broń tych katapult. Malakaj, masz jeszcze amunicję? Weź kopyrtnij. Dobra, stań się gdzieś tu po prostu i atakuj co chcesz. Wy mieliście... Nie wiem co mieliście zrobić. Helikopterek, wyłaź. Powinniśmy sobie poradzić, chyba. Wspomóżmy tam. Mamy sporo jednostek takich całkiem niezłych, w sensie, jeżeli chodzi o ilość życia. Właściwie wy atakujcie tam. Czy to jest koniec? Tak. No, on tu miał jeszcze, kurczę, te... No, ten piorun ze tego nie ma, to po prostu... Trzy minuty! Mam nadzieję, że tam, kurde, żyjesz, chodź tu. Ale nie było go widać w ogóle tam. Nie no, ja wiem, że go było widać, ale... Ale, dobra, pytanie, czy ja chcę tutaj dokończać coś? Nie tak, tu. Czy ja mam szansę? Nie. Dobra, atakujcie tam kogo chcecie jeszcze. Orkowe chłopaki, no i dobra. No, nie. Orkowych chłopaków jeszcze może ewentualnie. Drobne. Ale kurde. 124. Mam nadzieję, że żyją. 114, 98, 105. Przede wszystkim, czy wszyscy przeżyli? Tak, 137, 131, 118, 120, 161. Gdzie wy tam byliście? W jakim dobrym miejscu, bo mało was zginęło.
Masakracja. Drugim. Super. Dobra, kochani. 50 minuta, kurczę, miało być krócej troszeczkę, ale no, bitew 3. Tak? Chyba tak. Całkiem niezłych. Tu wszyscy przeżyli, tu przeżyli, tu przeżyli. To jest najważniejsze. Nie chcę tego chyba. Weźmiemy złoto przysięgi 500. To jest dwa koła prawie, że. Tak, ponad. Bo tutaj będę musiał właśnie, kurczę, im dać trochę przedmiotów. Zguba orków. Git. Git. Mistrz Gildi. Okej, okay, kamieniarz, okej. Okay. Ich nie ma. Okej. Okay. O kurde. Pytanie, czy to jest... To jest czarna forteca, nie? Ta. Tutaj. Bo mogę dojść tam jeszcze, moment. Zobaczmy, co Torek może zrobić. Torek może iść na górę. Tak, Torek niech idzie na górę. To jest pewne zwycięstwo. Chcę to przejąć szybko. I tu... Wiem, że miałem kończyć. I tu przejmiemy tędy. To jest pewne zwycięstwo, nikt nie ginie. Git. Przejmujemy z powrotem. What? No i idziemy. Ogólnie do przodu powoli. Dobra, rozdajmy jeszcze punkt umiejętności. Myślę, że tutaj w taktyka pójdziemy trochę w tego, w piechura przede wszystkim. Ty, mój miły, zwiększasz mobilność. Bomba błyskowa, to była dobra sprawa. I weź sapera, żeby szybciej się te jednostki dwie poruszały. Ogień kuźni. Wiesz. Chociaż tak, ogień kuźni. Okej. Okay. I ty, mój miły, masz piechura, masz taktyka, mistrz uników dla ciebie. Chociaż momento. Zmniejszenie utraty wigoru weźmy. To jest ważne jednak. Okej. Okay. Potem będzie potężny cios. Ogień kuźni mamy, dobra. Porządek na ostrzał, minus 10 wrogie armie. To jest super. Porność na obrażenia. Podczas walki z zielonoskórymi to już myślę, że warto wziąć. I okej, mamy tutaj jeszcze jedną armię, która idzie. Dobra, czyli ona idzie. Idzie do przodu, git. Ty natomiast, mój miły, się uzupełniasz i to też jest dobre. Globalnie mamy 4 punkty. Znaczy sloty. No i to właśnie, żadne smoki by były jednoturowe, nie? Ja mnie tutaj wziął. Zostawimy to natomiast ten globalnie. Dobra, wiesz co? To jest wszystko fajnie, ale... Ucieknij sobie po prostu na nasze ziemię. Uzupełnij się, porób te jednostki, bo tutaj oni uciekli. Tu jest chyba Grimgor tylko. I tyle. Jaro natomiast... My siedzimy tutaj, te. Mieliśmy zrobić kontratak, ale kurczę. Tu miałem się zwerbować, znaczy zwerbować, miałem się połączyć jednostki i się werbować też. I to tak trzeba będzie zrobić. Bo na północy, właśnie, zanim coś zrobimy, to jeszcze żluknijmy na północ. Czy to jest ok? Ten uciekł. Trzeba będzie go... You know nothing, Jon Snow. To mamy, to mamy. Weź sobie zbroję płytową i pana toporów, albo ten upór, kurde. Weźmy upór, to jest ważne, żeby, kurczę, mieć ten wigor. Czy ktoś tu zginął? Czy tutaj nie zwerbowałem kogoś? Chyba nie zwerbowałem. Dobra. No, to było bardzo ważne, kurczę, żeby tutaj się zwerbować, okej. Okay. Znaczy zwerbować, żeby, kurczę, ten wziąć. Trzy jednostki krasnoludzkie, ok. No. Mamy sporo kasy, więc tu śmiało te trzy armie, jak będziemy mieć, to zniszczymy już potem wszystkich. Tu jest Wulfric. Wulfrica raczej nie dopadnę tak o. Więc mógłbym próbować wyjść tu i zasadzkować go. Tylko czy ja mam tutaj...
Jest ołtarz pomiotów. Nie dam rady. Ale trzeba będzie, kurczę, dokąd ty pójdziesz? Dotąd. Zrobimy tak. Monolit ciała. A tam, a dobra, monolit ciała jest tam. Zastanawiam się, czy tutaj wydać pieniądze na ten zamek, ale chyba nie. To jest... Krakadrak. Tu jest Krakadrak. I to jest... Tu, tu będzie jakaś wojna za chwilę. Nie, my mamy wojnę już z nimi. Okej. No to dobrze, że dorzucam tam armię. To mamy, to mamy. Zabójcy byliby spoko, ale... Ale weźmiemy to. No to jest rozwój i uzupełnienie, nie? Raczej będziemy tutaj troszkę defensywnie grać. Znaczy tutaj... dziabniemy go. Zresztą. Dobra, rozwój, rozwój i go nie ma. I powoli... Ponoć fizyczna, git. I powoli możemy faktycznie iść... Jesteśmy w zasięgu tutaj. Czy ty jesteś w zasięgu? Nie. Pytanie, czy my będziemy w zasięgu potem, no bo tu się uzupełnimy na moment. Tu jest jedna tura wszędzie, więc raczej już tą armią w następnej turze albo pójdę, albo pójdziemy tu. Kurde. No nie są tacy super łatwi. Wiem, że miałem kończyć. Więc kończę. Kochani, to co się będzie działo z Jarem i tak dalej, zobaczymy w następnym odcinku. Także kochani, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia, pa pa!